Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Te słowa pieśni wielkanocnej na nowo wybrzmiewają w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego tego roku. Przeżywamy od paru tygodni wielkie rekolekcje narodowe. Te rekolekcje wpisują się w rekolekcje ludzi niemal całego świata. Chcemy więc, przeżywając czas trudny, epidemii, widzieć siebie nawzajem. Dziękujemy w tym miejscu służbie zdrowia za ochronę naszego zdrowia i życia, ale także chcemy popatrzeć bliżej na ludzi, którzy na co dzień czynią dobro w miłości. Pan Jezus zmartwychwstały pokazuje nam w tym tunelu ciemności najpierw miłość, po to, abyśmy jeszcze bardziej byli ukierunkowani na siebie, umieli widzieć siebie nawzajem, byli solidarni, ale daje także i nadzieję, że przecież to, co przeżywamy, się skończy, bo i w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Niech więc zmartwychwstały obdarza nas swoją mocą, niech dodaje sił, a nade wszystko niech wlewa optymizm. Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł. Nawet z najtrudniejszej sytuacji Pan Bóg wyprowadzi dobro. Błogosławionych świąt zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże. Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł. Burzy tak strasznej, by Bóg uciszyć nie mógł. Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata, ja wiem, mój bracie, że On poradzi i Twym.